Pokażę Ci, jak w bardzo łatwy sposób wykonać takie maturalne zadanie, znając tylko jedną własność. Mamy sześcian F o krawędzi długości A i objętości V oraz sześcian G o krawędzi długości 3A. Jaką objętość ma sześcian G? Zauważ, że krawędź sześcianu G jest 3 razy dłuższa niż krawędź sześcianu F, co oznacza, że objętość będzie ile razy większa? Pamiętaj proszę, że jeżeli skala podobieństwa sześcianów równa się 3, to stosunek objętości tych sześcianów będzie równy k do potęgi trzeciej, czyli 3 do potęgi trzeciej równa się 27. Więc objętość większego sześcianu będzie większa 27 razy od objętości mniejszego sześcianu, czyli mamy odpowiedź D. Obserwujmy kanał po więcej typu takich informacji.